Jesteśmy więc już w normalnym szpitalu i pierwszego dnia przychodzi lekarz, podchodzi do mnie, pyta mi się nazwisko, ja mu mówię Cierzun, a jakiego zawodu był twój ojciec? Jest twój ojciec. Ja mówię, był lekarzem. A czy on żyje? Ja mówię, nie, umarł. O mój, no to połóżcie go na stole, ja go zbadam. Bada mnie i zapisuje mnie różne zastrzyki, różne, zupełnie wyjątkowo. Ja zaczynam być wyjątkowo leczony, zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Ale tutaj jeszcze jeden moment dotyczący mojej choroby w Krasnowodzku muszę podać. Mianowicie to było 22 czerwca. Ja dostałem zapaść rano i uznano mnie za zmarłego, bo nie było tego lekarza, felczer tak tego, nie oddycha. To położono mnie na tym zbiorowisku trupów i w tym momencie ten Korostoszewski, Rosjanin, który był z nami, on został zwolniony i miał wracać do Polski. I przyszedł się pożegnać ze mną. Przyszedł puste miejsce, gdzie pyta się Witold, a Witold umarł. A gdzie on leży? Tam poszedł, zobaczył tego mego trupa, wrócił do Polski i w sierpniu zawiadomił moją matkę, że widział mnie zmarłego. I moja matka mówi, dobrze, kiedy to było? 22 czerwca. Matka mówi, zaraz ja to zobaczę. Bierze kalendarz, mówi, 22 czerwca zapisałem. Dzisiaj w nocy przyszedł do mnie Witek, mój syn, i powiedział, mamo, ja żyję, nie umarłem i wrócę. Bo i to nieprawda, on nie umarł. No i teraz to się dzieje. Korostoszewski odjechał, przyszła ta felczerka, Rosjanka, która miała do mnie jakąś taką wyjątkową sympatię. Pyta się, gdzie ja leżę. Przyszła, podeszła do mnie, uchem wysłuchała, że ja serce bije. Poleciała do laboratorium NKWD-stwego i tam wykradła jakiś zaszczyk, zrobiła mi zaszczyk w sercu. Ja odzyskałem przytomność. No, ale jestem teraz już w Kaganie, bardzo mnie dobrze leczę, nie wiem, co to się dzieje. Potem zostaję tam takim roboczym, tam właśnie, ponieważ znalazłem się na szkleniu, tam zawsze tam afgańskie wiatry, wybite szyby, więc tam szyby reperuję. Potem likwiduję, wszyscy wyjeżdżają, zostają tylko ciężko chorzy i ja, choć już chodzę zdziwiony, i przyjeżdżają Japończycy. Jeńcy japońscy. I ja zostaję w sali 28-osobowej, ja zostaję 27 Japończyków i ja jeden. No i spędzam parę miesięcy z Japończykami, czyli intensywnie uczę się japońskiego, także robię sobie taki słownik polsko-japoński, to były bardzo ciekawe przeżycia z nim, te wspomnienia. No i potem to się wszystko kończy w ten sposób, że w nocy mnie wzywa NKWD i oświadcza, że przyszedł list z kancelarii Stalina w mojej sprawie. I daje mi list podpisany przez prezesa Niezależnego Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Janka Strzeleckiego. List do Stalina, że bohater walki z Niemcami, Witold Cierzun, przez pomyłkę został aresztowany i Związek prosi Stalina o to, żeby jego zwolnili, prawda? Ja to tłumaczyłem, mnie pytają się, a co to jest ten Związek? Ja nie wiem, bo ja nie... Janka Strzeleckiego znałem osobiście, po prostu był moim starszym kolegą, na Żoliborzu go spotykałem. Ja mówię, no to jest prawdopodobnie ten polski, to jest polski komsomol. Dobrze, a ty należałeś? Ja mówię, ja nie należałem, ale byłem sympatykiem. No i teraz ten mówi, zaraz ja to nic nie rozumiem. Jak to? Tu mówi komsomol polski, mówi, że ty walczyłeś z Niemcami, a ja mam tutaj oświadczenie, podaje mi nazwisko i jego tego Junoszy i jego żony, że ty byłeś oficerem Armii Krajowej i walczyłeś w Powstaniu Warszawskim, która była akcją polsko-niemiecką zorganizowaną z gestapowcami przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
No i ja mu w ten czas wpadłem na dobry pomysł. Ja mówię, że ja właśnie u niej mieszkałem, jak jej mąż był w Krakowie, jak mąż był w więzieniu niemieckim, potem Niemcy go zwolnili i on podejrzewał, że ona go zdradza i w związku z tym, prawda, on doniósł na mnie i ona też doniosła. Mówi, tak, to bardzo, bardzo ciekawe, no a mówi, no oczywiście dla NKWD-zisty to, że ktoś tam fałszywie zeznał, to było, prawda, zupełnie normalne. No i później okazuje się taka sytuacja zupełnie wyjątkowa. Wzywają mnie, że ja mam jechać w step, tam rozbierać jakąś ruinę, żeby zyskać cegły i jedzie ze mną ten lekarz. Ja tą ruinę rozebrałem, tam jest strażnik i kierowca, a on do mnie mówi, no pójdźmy na przechadzkę. No idziemy i on do mnie mówi, słuchaj, ja z twoim ojcem studiowałem w Dorpacie medycynę. Ja wszystko zrobiłem, żeby uratować twoje życie. Mówię. Ja znam również twoją matkę. Da? Pozdrów ją ode mnie. Mówi, ty będziesz, wracasz do Polski, ale jesteś jako nieuleczalnie chory. Ale nie jesteś nieuleczalnie chory. Dojdziesz do siebie, oczywiście po odpowiedniej kuracji. Ale ja nic tobie nie mówiłem, nikomu to, prawda, nie powtarzałem. No więc oczywiście straszna radość, a, prawda, no, trudno było, bo powiedziałem ci, niech cię Bóg błogosławi, nic więcej nie mogłem powiedzieć. No i pewnego dnia, w międzyczasie Buksakowski umarł, Jankowski umarł, został tylko Duda, Kozłowski i ja. I nas trzech przewożą do Taszkentu. W Taszkencie siedzimy w obozie jeńców niemieckich ze Stalingradu. No i straszne historie. Oni już są, wszyscy mają czerwone opaski, należą do Antyfa, organizacji antyfaszystowskiej. Uważają się za komunistów, prawda? Lada dzień będą zwolnieni. No ale tak po cichu opowiadają, że jak ich wzięli do niewoli tam 90 parę tysięcy pod Stalingradem, to wszystkich zdjęli buty. No i oni w tym 30-stopniowym mrozie szli, prawda, bez butów tam, jak mogli, to te nogi, także większość, prawda, 5 tysięcy zostało tylko przy życiu. I teraz tam w tym obozie w Taszkencie już przyjeżdża duża grupa Polaków. Okazuje się, że Polacy, że jest jakieś porozumienie, że Polacy są w Armii Krajowej, są zwalniani. No i przyjeżdżamy, przywożą nas do obozu w Brześciu. W Brześciu ten mój jeden z kolegów zasłał, pojechał do szpitala i już nie wrócił. Także z tego obozu zostało tylko nas dwóch. I tam siedzimy przez 2 miesiące w tym obozie, nie mając, tam w ogóle nie było kuchni. Więc problem wyżywienia polegał na tym, że no, były naokoło gospodarstwa, były tam kurczaki, tośmy te tam cip-cip, potem się zabijało te kurczaki, potem sprzedawało się strażnikom, co się miało, jakieś tam części, prawda, ubrania, jakieś tam kombinacje, prawda, żeby jakoś przeżyć. I po 2 miesiącach przyjechała ekipa polska. Oficerowie, to było dramatyczne, dlatego że ja rano wcześniej wyszedłem do ubikacji, patrzę, idzie 3 oficerów polskich. W rogatywką, więc ja podchodzę i mówię, panowie, czekaliśmy na was, tak się cieszymy, bo już... A on mówi, no wychodzi. No, w ogóle po polsku nie mówili. No i teraz ustawiają nas tam w takiej kolejce, tam każdy tam podaje imię, nazwisko, datę urodzenia i do pociągu. No i pociąg znowu, straż polska, bardzo ostra, też wagony nie 80, a 60 osób, więc mniej, takie same wagony, jedziemy przez całą Polskę. Przez całą Polskę przejeżdżamy do Złotowa, z Brześcia. Złotowo to jest już tam za Bydgoszczą, to już jest na terenach ziem odzyskanych. No i okazuje się, że tam jest obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
I tam zaczyna się od kontroli, rozbierają nas do naga i każdy musi pokazać rękę do góry i lewą nogę do góry, sprawdzać, czy nie ma wybitego grupy krwi, bo tak mieli wszyscy SS-mani. I okazuje się, że w tej grupie, to jest grupa niby, prawda, akowców jakiś tego, okazuje się, że niektórzy mają ten znak. Polacy, którzy byli, prawda, znaczy Polacy, prawdopodobnie Ślązacy, którzy mówili po polsku, byli w tym. No i tam spotykam, jest duża grupa w mundurach polskich zwolnionych z obozów w Kaludze i duża grupa jeńców polskich, którzy dostali się do niewoli w Norwegii i wracali z tej niewoli przez Związek Radziecki, ich tam aresztowali. No i tam siedzimy, pierwsze przesłuchania, za co pan tam, bardzo już takie grzeczne, za co się tam dostaliście. Ja mówię, że ja nigdy w Armii Krajowej nie byłem, no i czekamy.